Cześć, Michał Gronowski, Pan Grono. Widzicie mnie w jednym z moich ulubionych garniturów na miarę. A w tym filmie opowiem Wam, dlaczego warto przynajmniej raz w życiu zainwestować i uszyć porządny garnitur na miarę. W tym odcinku będę opowiadał przede wszystkim o garniturach szytych metodą bespoke. Co to jest bespoke, a co to jest MTM, czyli made to measure, o tym wszystkim pisałem w bardzo obszernym artykule na moim blogu, który możecie znaleźć właśnie teraz nad moją głową. Pokrótce mówiąc, co to jest bespoke, a co to jest made to measure. Bespoke jest to garnitur szyty przez krawca. Szablon tego garnituru jest zrobiony wyłącznie dla Ciebie. Made to measure jest to metoda, w której dopasowuje się istniejące szablony do Twojej sylwetki. Dlatego jeśli ktoś ma łatwiejszą do dopasowania sylwetkę, made to measure może być wystarczający dla niego. Jeśli jednak ktoś jest miłośnikiem krawiectwa, miłośnikiem takich detali, takich smaczków, które za chwilę Wam pokażę, to tylko powinien decydować się na bespoke. Oczywiście jest to droższa metoda, no ale jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, to czasami warto do tego dołożyć. No i przede wszystkim, dlaczego bespoke jest lepszy niż garnitury made to measure czy garnitury prosto z wieszaka? Przede wszystkim dopasowanie. Twój garnitur wygląda idealnie właśnie na tobie. Jeśli kupujesz garnitur z wieszaka lub garnitur MTM, to nie zawsze te szablony tych garniturów będą dopasowane do Twojej sylwetki. Jeśli decydujesz się na uszycie garnituru u dobrego krawca, on dopasuje tak ten garnitur, że będziesz czuł się w nim komfortowo i będzie na tobie dobrze leżał, po prostu będziesz wyglądał jak milion dolarów. Oczywiście jeśli ktoś zmienia sylwetkę, tak na przykład jak ja, czasami jestem cięższy, czasami trochę lżejszy, w zależności od pory roku, to garnitury uszyte przez krawca metodą bespoke dużo lepiej adaptują się do takich zmian. Dlatego możecie zwrócić uwagę, ja akurat teraz wydaje mi się, że jestem troszkę szczuplejszy niż kiedy szyłem ten garnitur, ale cały czas ten garnitur potrafi udźwignąć moją sylwetkę. Garnitury, które są prosto z wieszaka, czy nawet szyte metodą MTM, nie będą tak idealnie dopasowane i nie będą tak idealnie dopasowywać się, adaptować do zmian Twojej sylwetki. No i zasadnicza różnica. Garnitur szyty u krawca możesz sobie zażyczyć, jaki chcesz. Zobaczcie, ja mam garnitur, niektórzy mogą powiedzieć, że jest on pognieciony, ale to jest garnitur z bawełny. A czy zobaczycie garnitur z bawełny w takim kolorze na wieszaku w jakimkolwiek sklepie? No może, jeśli będziecie dobrze szukać gdzieś za granicą, ale w Polsce czy garnitur dwurzędowy, dosyć formalny, z nieformalnej tkaniny, bo z bawełny, która bardzo łatwo się zgniecie, jest tak łatwo dostępny w sklepach? Nie, oczywiście, że nie. Jest to coś, co się jakby gryzie, bo formalność dwurzędowego garnituru i łatwa gniotliwość bawełny nieformalnej tkaniny raczej nie idą w parze. Ja sobie zażyczyłem coś takiego i mam taki garnitur dwurzędowy z szerokimi klapami, z ręcznymi wykończeniami, z takimi smaczkami jak na przykład dodatkowa kieszonka w tym miejscu. Czy coś takiego znajdziecie na wieszaku? Nie. A jeśli idziecie do krawca, to w zasadzie możecie sobie zażyczyć, co chcecie. No oczywiście zależy to również od umiejętności krawca, bo nie każdy krawiec na przykład uszyje garnitur bez wypełnień w ramionach. Ja już tych wypełnień nie potrzebuję, bo sam ćwiczę ramiona i wystarczy mi to, co mam, nie muszę dodatkowych poduszek. Ja chciałem, żeby ten garnitur był taki luzacki, żeby był nieformalny, żebym mógł go nosić na co dzień. No oczywiście garnitur na co dzień, no to trochę zbyt wiele, ale żebym mógł go nosić raczej na takie okazje, które nie wymagają garnituru. No bo czy zielony garnitur założyłbym na czyjś ślub? Raczej nie. No i jeszcze takie ciekawe smaczki. Jeśli zamawiacie garnitur u krawca, to możecie wybrać sobie podszewkę lub brak podszewki, bo akurat mam zero tutaj podszewki, ale takie wykończenia w ciekawe, fantazyjne kolory. Czy na przykład ręcznie obszywana butonierka, czy na przykład ręcznie obszywane klapy, ręczne sternowanie, czy każda dziurka w moim garniturze jest ręcznie obszywana, czy to znajdziecie w sklepie? Raczej nie. A jeśli idziecie do krawca, możecie sobie zażyczyć coś takiego. No i garnitury w sklepach, czy nawet garnitury MTM, często wypełnione tutaj, żeby nadać kształt klatce piersiowej, wypełnione są klejonką, która nie do końca przepuszcza powietrze. Ale garnitury u krawca najczęściej
wypełnione są tkaniną, która zupełnie inaczej się układa, zapewnia taki bardziej naturalny rol kołnierza i która przede wszystkim przepuszcza powietrze. Możecie również zażyczyć sobie umiejscowienie brustaszy. Ja zdecydowałem się, żeby ta brustasza była nieco przesunięta, żeby była cała widoczna, jeśli ktoś lubi, kiedy brustasza się chowa pod klapę. Również możecie sobie to wszystko zamówić u krawca. Ja zdecydowałem się na kieszenie naszywane o takim kształcie. Krawiec może je wykonać w dużo innym kształcie. Oczywiście całe samo dopasowanie, no tu raczej nie ma jakichś zmian, bo są jakieś klasyczne zasady, że na przykład marynarka dzieli sylwetkę na pół, czy garnitur powinien tak czy inaczej leżeć w ramionach. No to już raczej jest z góry założone, ale na przykład gdzie mamy kozerkę, czyli to łączenie kołnierza z klapami marynarki, czy wyżej, czy niżej, to wszystko, wszystkie proporcje możecie sobie wybierać. Oczywiście kształt marynarki możecie wybrać, ale jej dopasowanie to już jest raczej to, jak ustalicie, jak ma być dopasowany garnitur u krawca. Niektórzy wolą bardziej luźne garnitury, niektórzy bardziej przyciele. Ja jestem raczej zdecydowanym fanem garniturów, które są przyciele, ale dają jakby swobodę ruchów, bo nie chodzi o to, żeby garnitur był tak sztywny, tak napięty na waszej sylwetce, żebyście nie mogli się ruszać. Przechodząc do detali spodni, możecie wybrać spodnie z dwoma zaszewkami. Dla mnie jest to dużo większa wygoda, bo mam troszkę szersze uda. W sklepach raczej możecie spotkać spodnie tylko z jedną zaszewką. Dwie zaszewki są rzadko spotykane, ale u krawca możecie wybrać, czy zaszewki skierowane są na zewnątrz, jak u mnie, czy do środka. Jak preferujecie. Możecie wybrać sobie wysokość gurtu. Możecie wybrać sobie, czy macie szlufki, czy nie macie. Ja akurat spodnie raczej noszę na szelki. Możecie wybrać sobie, czy macie boczne regulatory, czy ich nie macie. To wszystko możecie zamówić u krawca, a w sklepie raczej ciężko dostaniecie takie detale. No i co daje uszycie dla mnie garnitury na miarę? Przede wszystkim lubię ten proces tworzenia, bo nie wiem, jak ten garnitur będzie do końca wyglądał. Lubię to oczekiwanie i możliwość wpływania na każdy etap szycia tego garnituru. To jest bardzo fajne. A czy wy już uszyliście sobie jakiś garnitur na miarę? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że teraz świat szycia garniturów na miarę jest wam nieco bliższy. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, rozważcie subskrypcję, klikając ten mały czerwony przycisk znajdujący się pod tym filmem. I oczywiście zawsze zapraszam na mój blog pangrono.pl. Do zobaczenia przy okazji następnego filmu. Cześć!